teraz opowiem wam krótką historię, jak bardzo nieprzewidywalne jest podróżowanie autostopem. Otóż wróciłem do hostelu, spakowałem swoje rzeczy i już byłem gotowy wyruszać. Poszedłem na recepcję oddać klucz i tak dalej. I wtedy zagadała do mnie rodzinka, która akurat przyjechała do tego hostelu. Pytali się, skąd jestem, gdzie jadę, co to za rower i tak dalej, i tak dalej. I z rozmowy wyszło, że jadą oni jutro rano do Kolonii. Pomyślałem sobie, po co mam się męczyć znowu dzisiaj i próbować się gdzieś dostać, szukać, znowu stać kilka godzin, łapiąc samochody, skoro jutro mogę dostać się tam prosto z hostelu na moje miejsce noclegowe. To jest super sytuacja, więc no naprawdę takie rzeczy się zdarzają. No wychodzę z hostelu i już mam transport na jutro, także o ile wczoraj miałem taki gorszy dzień, jeśli chodzi o łapanie stopa z rana, tak dzisiaj nawet nie zacząłem łapać, już mam transport, super. No, więc mam jeden extra day, co ja gadam po angielsku, więc mam jeden dodatkowy dzień w Tilburgu, zapłacę za kolejną noc, ale przynajmniej mam pewny transport jutro i nie muszę się już niczym przejmować. Ciekawi mnie, co to znaczy, bo wygląda co najmniej dziwnie. Patrzcie, fontanna w kształcie zamka błyskawicznego. Tego jeszcze nie widziałem. Dojechałem do Kolonii. Państwo, którzy wzięli mnie ze sobą, zajmują się kuglarstwem, a w Tilburgu byli dlatego, że jechali tam zawieźć swoją córkę, która zaczyna szkołę cyrkową. Ci państwo mieszkają na co dzień w Szwajcarii, jechali taki kawał drogi po to, żeby właśnie zawieźć swoją córkę, która zostanie tam na najbliższe 4 lata studiując właśnie w szkole cyrkowej. I kolejna bardzo miła rzecz i miła propozycja z ich strony to nocleg w Szwajcarii. Jeśli uda mi się tam dotrzeć, to na pewno z tego skorzystam, bo pokazali mi miejsce, w którym mieszkają i jest tam takie ogromne jezioro i góry w tle, także po prostu miejsce marzenie, co nie? Ale na razie nie ma co tak wybiegać w przyszłość, bo to pewnie dojechałbym tam za 5-6 dni. Na razie muszę się skupić na dotarciu na nocleg tutaj, w Kolonii. A w takim miejscu właśnie będę sobie dzisiaj spał. Bardzo przyjemny pokój. Wielka mapa na ścianie, pełno instrumentów. Dziewczyna, która mi nocuje, gra na gitarze, gra na keyboardzie i to duże to jest zapewne kontrabas, ale nie sprawdzałem. Say who?
we're gonna go food sharing on a market. It's a really big market and they give us all the rests, like the trash. But it's legal, we have a contract with them, so we care about their trash, what is normal food that you can still eat. And we're gonna divide it in what you can still eat, what you can't, and then we're gonna give it to other people or stay with it. It doesn't matter, you can do whatever you want with it, but obviously you can't sell it. Karina właśnie czeka na jedzenie przy markecie. Będzie je później pakować do tych dwóch wielkich plecaków, które ze sobą zabraliśmy. Ja w tym czasie idę sobie tutaj pooglądać miasto dookoła, pozwiedzać coś, bo niestety nie mogę jej pomóc w wybieraniu i w pakowaniu jedzenia, bo musiałbym mieć na to specjalne pozwolenie, być zarejestrowanym pewnie i tak dalej, i tak dalej. Of the curtains of my soul, let the light shine in, remembers me to go. Mam nadzieję, że kiedyś food sharing będzie równie popularny w Polsce, bo jest to naprawdę fajna opcja i przyjazna środowisku przede wszystkim, bo jedzenie się nie marnuje i trafia w ręce ludzi, którzy po prostu je zjedzą i wykorzystają. I nie dość, że można zdobyć jedzenie za darmo, co jest super, przynajmniej dla takich biedaków jak ja. No i poza tym, no nie marnuje się tyle jedzenia, to jest mega fajne. Nie wiem, czemu w Polsce to jest tak mało popularne. Widziałem, że jest coś takiego, bo właśnie Karina pokazała mi, bo na tej stronie przeznaczonej specjalnie do tego wyszukała Polskę i rzeczywiście są takie miejsca w Polsce, gdzie można skorzystać z tego typu usług, ale nie jest tego zbyt dużo. No nie jest to na pewno tak popularne jak w Niemczech, bo jak byłem w Berlinie na noclegu, to tam również właśnie chłopaki opowiadały mi o tym, że też korzystają. It's harder to mount than ride. Yeah, go more forward. Oh. Okay, wait. Yes. Try to start with this wall behind you. Okay, what should I try now? To stay on one point? You need to have pedals in the same position. Yeah. Nice! Gotta pack up my things in the back of my van and get moving. There's nothing to worry about when I know I'll be back around, 'cause I feel you. There's no need to turn around, no need to feel the ground that I'm falling to, when I'm falling for you. And I wish I could stay another day, but the waves, the ocean, they carry me. Siemaneczko! Jeju, ale życie jest piękne, naprawdę, świat jest piękny, życie jest piękne, ludzie są piękni, wszystko jest piękne. Pozwiedzaliśmy trochę miasto wieczorem z Kariną, a później zrobiłem niespodziankę, bo jak wróciliśmy do jej mieszkania, zabrała mnie na górę. O fuck, jak to brzmi. Myślałem, że Kolonia to będzie kolejne miasto, które po prostu mam po drodze i muszę tutaj się przespać, a okazało się, że ten dzień będę chyba wspominał do końca życia. Naprawdę było super. Karina prowadziła mnie po całym mieście, pokazała wszystkie najładniejsze miejsca. Spędziliśmy cały dzień razem, rozmawiając, a wieczorem, w sumie to już w nocy, zabrała mnie na dach swojego mieszkania, dało się tam wdrapać. Położyliśmy się i oglądaliśmy gwiazdy. Coś pięknego, nie do opisania słowami i nawet nie myślałem o tym, żeby wziąć ze sobą kamerę tam i to nagrywać. Po prostu chciałem poczuć tą chwilę w pełni. Położyłem się, spojrzałem w niebo i poczułem się naprawdę wolny i szczęśliwy. Polecam każdemu
coś takiego. Polecam każdemu udać się w podróż autostopem, najlepiej samemu, bo jest bardzo dużo czasu na różnego rodzaju przemyślenia nad swoim życiem. Poznaje się mnóstwo ludzi i trzeba po prostu nawiązywać jakieś kontakty, no bo samemu się nie da rady, więc to jest taki napęd do działania, żeby coś robić. Karina dużo podróżuje, między innymi zwiedziła praktycznie całą Amerykę Południową autostopem sama, zajęło jej to rok. Pojechała tam zupełnie bez pieniędzy, bez niczego i zrobiła to i to były jej najlepsze wakacje w życiu, więc ludzie, no ruszcie swoje dupy i po prostu róbcie coś ze swoim życiem, a nie siedźcie i naczekajcie, że się nie da. A i przy okazji poznała tam swoją miłość, więc ma obecnie chłopaka, który jest z Chile. No po prostu piękna historia miłosna, no co wam, co więcej mogę wam powiedzieć. Dzisiaj próbuję dostać się do Moguncji, chyba tak to jest po polsku. Nie wiem, po angielsku i tam po niemiecku to jest Mainz. Tam będę miał kolejny nocleg w drodze do Strasburga. Hey man, where are we going now? We're going to Landau, which is in the southwest of Germany. Very famous wine region too. And from there I hear my new friend here is going to Strasbourg, France. Right now we're in Cologne, or just south of Cologne. And we have a two-hour ride ahead of us. Okej, udało się złapać auto i jedziemy jednak nie do Mainz, tylko do Strasburga, bo okazało się, że kierowca jedzie bardziej w tamtym kierunku, więc może mi wysadzić jakieś 100 km od Strasburga, więc postanowiłem nie robić sobie dodatkowego przystanku po drodze w Mainz, tylko dzisiaj zawitać do Strasburga, więc mam farta. Teraz mam do przejścia jakiś kilometr na nogach, na pociąg, prosto do Strasburga. O, dzięki! Thanks! O, wypadł mi karton i chłopak mnie zawołał, że mi wypadł. Akurat już go nie potrzebuję, ale go wziąłem. Dzisiaj po raz kolejny miałem sporo szczęścia, jeśli chodzi o łapanie stopa, bo pierwszego stopa złapałem w 5 minut i to o wiele dalszą trasę niż planowałem, następnego w 3 minuty w zasadzie i o ile koleś jechał w innym kierunku trochę, tak zmienił trasę specjalnie dla mnie, żeby podwieźć mnie jak najbliżej Strasburga. Wybaczcie, bo znowu mi wypadły te kartony. I nadrobił typek 50 km tylko po to, żeby mnie wysadzić blisko Strasburga. Strasburga, nie wiem jak to się mówi. Więc zajebiście. I tam na stacji złapałem, w sumie zagadałem do takiego Francuza, więc stałem tam też jakieś 10 minut. On nic nie mówił po angielsku, totalnie nie szło się z nim dogadać. Używał tłumacza Google, żeby cokolwiek mi przekazać. W każdym razie podwiózł mnie na takie obrzeża Strasburga, więc mam jeszcze 10 km do miejsca noclegowego. Ale to już jest spoko, bo już mogę sobie dojechać właśnie tym pociągiem, na który teraz idę, więc bardzo fajnie, jest godzina 17. Jeszcze nie jadłem obiadu, ale myślę, że zjem sobie coś już jak po prostu dotrę na miejsce. To jest dobry czas, to jest bardzo dobry czas, bo zrobiłem dzisiaj ile? To jest 400 km, coś koło tego. Więc no ja myślałem, że jutro w ogóle przyjadę do Strasburga, a jestem dzisiaj, to o 17, więc to jest całkiem dobry czas, zakładając, że ja wyjechałem o 12 dzisiaj, bo tak się długo zbierałem rano.